Katedra to idea i synteza. Pierwsze znaczy ducha, drugie materię. I jest to nadbudowa nad przestrzenią zaobserwowaną w naturze, czyli w ziemi, w krajobrazie, w zabytkach Armenii. Ale to była tylko powierzchnia. Ponieważ to, co mnie zainteresowało, to duch narodu. To wejście w głąb historii i szukanie źródeł religii, oddania Bogu w pierwszym, drugim, trzecim wieku naszej ery. Nie może być ulubionego obrazu w momencie, kiedy cała moja sztuka jest nieustającym poszukiwaniem. I stąd nawet w tytułach, nazwach cykli jest słowo studium pejzażu, studium chmur, studium ptaków, studium do portretu. Natomiast dzieła jako takiego, w sensie ostatecznym, zamkniętym, które nazwałbym pejzażem, obrazem zamkniętym, jeszcze nie namalowałem, to jest wszystko przede mną. I myślę, że jeśli pod koniec życia namaluję tak obraz, to dopiero wtedy nazwę go dziełem.